Witam Was bardzo serdecznie. Vincent z tej strony, demonstracja The Secret World. Kontynuujemy naszą zabawę. No i cóż, musimy porozmawiać z Normą, aby dostarczyć jej wiadomość, która była w butelce. I bierzemy od niej kolejne zadanie, nazwane Something Wicked. Building the kind that comes before a storm when it builds and builds but just won't break. Yeah, the ravens, they feel it too. Last time I saw them like this, when the trees were more birds than branches, there were murders. Yeah, that was back in 2002, tail end of a long and wicked hot summer. By August, the whole town smelled rotten, and we hadn't seen a drop of rain since June. When the storm finally broke and the ravens flew, the killing stopped. Never believed what the paper wrote about that vagrant, neither did Helen, despite those boys in city council leaning on her. Well, she took a beating. Could have hurt her career, but she was right. It wasn't human hands cut those girls open. An unkindness of ravens, isn't that what they call it? My idea of reading is the TV guide, not anything that could charitably be called literature. But even I know signs and portents when I see them. A więc okej, musimy się dowiedzieć, znaleźć więcej informacji na temat morderstw. Myślę, że powinniśmy zacząć od zbadania Kingsmouth Hall. Tylko w którym się miejscu znajduję? Craft Lane. Czyżby to było tutaj? Dobra, no nic, musimy generalnie udać się do miasta. Jesteśmy przy ratuszu. No i musimy iść poszukać tutaj wskazówek na temat morderstw, które były bardzo tajemnicze. Tu nic nie ma. A więc mamy jakąś wskazówkę. Morderca został skazany. No i wskazówki prowadzą nas do biura szeryfa. Jesteśmy na posterunku, ja lekko przyciąłem filmik po drobnych problemach technicznych. No i sprawdźmy, co na posterunku możemy się też dowiedzieć na temat tych morderstw. Jedynka, baza podejrzanych. A więc zasięgnęliśmy trochę informacji. Jest tutaj podpowiedź. You ask my ghost for the truth, sheriff. Zapytaj mojego ducha na temat prawdy. I to jest, zaraz zobaczycie, naprawdę świetną rzecz. Nie spodziewałem się tego, że takie rozwiązanie będzie w grze MMO. Musimy sobie wyjść na zewnątrz. A i tutaj ktoś niestety walczy. Musimy znaleźć wesołą grupkę zombiaków, którzy nam w czymś pomogą. A to coś, to muszą oni nas zabić. Okej, zginęliśmy. Wstajemy duchem. I zaraz idziemy zrobić rzecz, o której przyznam szczerze, że w grze MMO bym w życiu nie pomyślał. Może w grze single player, przygodówce, gdzieś tam wpadłbym na taki pomysł, ale żeby w grze MMO zastosować mechanikę rodem z gier przygodowych, do tej pory tego jeszcze nie było i konia z rzędem temu, kto mi wskaże MMO, w którym... Nie chcę mi się skrzyczeć, w którym zastosowano to, co zrobił Funcom tutaj. Teraz chodzimy sobie na posterunek
i możemy podejść sobie tutaj, gdzie jest kolejna wskazówka. Golden Gear Sorrowful, Secrets Are Never Told. To jest kolejna wskazówka na temat tego zadania. Teraz tu mamy białego kruka, za którym musimy podążać. Ja już sobie zaznaczyłem, gdyż ten quest lubi się bagować. I dojdziemy do punktu W. W tym oto miejscu będziemy mieli kilka kruków, po zbliżeniu do których będziemy słyszeć o takie podpowiedzi. Sobie włączę podpowiedź. Golden musi być pierwsze. Okej. Tak, girls, czyli teraz będzie ten. Teraz będzie sorrowful. Dokładnie, kolejny będzie secrets are never told. I ktoś tu się odzywa. Oh my fucking god. No dobra, pewnie musimy to zabić. O kurde. Ucieka. No dobra. Zadanie wykonaliśmy i powiedzcie mi, czy to nie było naprawdę świetne zadanie. Mi się bardzo podobało. Naprawdę rewelacja. To było zadanie od normy. Także tam mamy już wszystkie zadania wykonane. Ja jeszcze tylko szybko się przejdę, aby się upewnić, czy rzeczywiście tak jest. Tak jest, u normy mieliśmy wszystkie zadania wykończone. Także wracamy teraz po jakieś zadanie główne i weźmiemy je od Sandy Moose Jansena. Death and the Instrument thereof. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Back in my old life, I always wondered what was around the corner I didn't take. Down the road I didn't go. That's how I ended up here. Up to my elbows in machine grease, rigging bombs. Relax, my friend. I got plenty of experience blowing shit up. I got a handle on death and the instruments thereof, and no desire to see the infinite darkness claim any of us quite yet. These mechanical servants of the Reaper will stay still and silent till I'm good and ready to push that button. Traveling the big countries taught me everything from bull riding to bonsai. Enough to cause a man to lose his appetite for destruction. But circumstances require us to yield to the greater good. Even when that greater good isn't all that pretty. Road here said I'd be pitching in with soft-shell lobster season. Instead, I found nightmare country.
maybe the very rotten heartland of it. But I'm philosophizing. Life is sacred. Every moment is precious. Which brings us right back around to blowing up dead guys. I've got no shortage of time or ideas. What I'm lacking is the nuts and bolts of it. I could fill a shopping cart down Main Street, but getting out there and back, that's what's kicking my ass, my friend. A więc w skrócie musimy gościowi zrobić po prostu zakupy. Sprawdźmy, co dokładnie musimy dla niego przynieść. Napalm, benzyna, hu hu hu. Trochę tego będzie. No cóż, to zacznijmy od benzynki. Czyli udajemy się w kierunku stacji benzynowej. Powoli będziemy się zbliżać do opuszczenia samego miasteczka. Pójdziemy bardziej na północ. W tym odcinku nie, ale w następnym raczej na 100% będę się starał wykończyć wszystkie zadania, które tutaj się znajdują. Dobra. Mamy użyć. Okej, benzynka znaleziona. Teraz udajemy się po musimy iść na plac zabaw, ale po co? No nic, pewnie zaraz się wyjaśni, a przy okazji jeszcze sobie pooglądamy, jak wygląda Kingsmouth Town za dnia, bo jest to dosyć rzadki widok. Na ogół tutaj wędrowałem w nocy. Ogólnie miasteczko fajnie jest zrobione. Takie typowe amerykańskie miasteczko. Mała mieścinka. Zresztą nawet nie wiem, czy to jest, czy to powinno być stylizowane na amerykańskie, no ale tak mi się wydaje. Dobra. Teraz musimy znaleźć rowerek i rozebrać go na części. Zadanie wykonane. Z tego, co ja sobie przypominam, to tutaj było jedno zadanie. Jedno zadanie poboczne. To takie całkiem niezłe. Czy to było tutaj? Zaraz je znajdę, bo pamiętam, że je robiłem. Robiłem je w becie. Czy to nie było? A, tu było. Na tym aucie. Dokładnie. Akceptujemy to i teraz musimy udać się śladami tych porozrzucanych pudełek. Jak widać, prowadzą one tutaj i urządzą sobie zombiaki. O, teraz to już naprawdę nie jest problem, aby z nimi sobie radzić, ale pudełka idą nieco dalej. Za budynkiem, jednym, drugim. Docieramy na plażę. A, jeszcze cooldown na piątym skillu. Okej, z tymi to będzie po prostu zabawa. Czuję już moc w mojej postaci. Użyliśmy pudełka, ale niestety coś w tym pudełku śmierdzącego jest. I jeszcze przyszedł o taki misio kolorowy, którego trzeba rozwalić. To oczywiście nie będzie nic trudnego, nawet po jego punktach życia widać, że nie jest to boss, który mógłby nam cokolwiek zrobić.
Okej, boss pokonany. My sobie weźmy coś, co nam zwiększy attack rating. O, na przykład to. Później to założymy. Dobra, wracając do misji głównej. Musimy iść do Bed and Breakfast Jacka. Gdyż tam musimy pobrać kolejną rzecz, która jest potrzebna złomiarzowi koło szeryfa, który lubi sobie z tych wszystkich elementów składać najróżniejsze rzeczy. Kitty Litter musimy dokładniej zebrać. Znajduje się on tutaj, jak widać, w workach. Teraz musimy iść tu, dosyć bliziutko. Co tu musimy zabrać? Diesel, ropę. Jest tutaj zbiornik, opróżniamy go. Okej, zadanie wykonane. A nie, jeszcze nie. Musimy się udać w kierunku remizy strażackiej, gdzie będą prawdopodobnie ostatnie rzeczy do zabrania. Jest to szósty z ośmiu kroków, także niewiele tak naprawdę ich zostało. Ominimy sobie tych wszystkich zombiaków, żeby z nimi nie walczyć. Oj, tego się akurat nie udało ominąć. Jest i budynek straży pożarnej. Spróbujmy wejść tędy. Dobra, coś te zombiaki tutaj są od nas, ale to już nawet niewiele punktów doświadczenia za nie dostajemy. Ale zawsze jakąś kasę zostawiają. Cold pack muszę znaleźć. Nawet jeżeli on jest tutaj, to raczej dobrze ukryty. A tu jest, dobra. No cóż, to teraz mam prawdziwą przeprawę. Dajmy sobie stuna. Teraz AOE. Nie, no nie ma żadnych szans, aby tutaj zginął. O kurde, chociaż... O fuck, nie! Dobra, to był błąd. Zaraz szybko tam wrócimy. Okej, powróciłem poza remizę, gdyż tam się zrobiło zbyt niebezpiecznie. Ciągle ginąłem. Za dużo mobów było. Po strzeleniu nie ma się pełnej puli życia. Także teraz to zadanie zrobimy zgodnie ze wszystkimi wytycznymi. Czyli po kolei pozbędziemy się wszystkich przeszkadzajek. Nie ryzykując zbytnio, czekając przede wszystkim na regenerację życia. Sobie w tym czasie rozdam punkty umiejętności. Dobra, wykupiłem sobie skille, a my idziemy dalej. Zyskałem jakieś nowe umiejętności, na razie się nimi nie będę zbytnio zajmował. Jedno jest pewne, moja postać stała się jeszcze silniejsza niż była. A to jest najważniejsze. Ja sobie później złożę tutaj jakiś build, gdyż jeżeli wiecie, a może i nie wiecie, w The Secret World możliwe jest wymaksowanie wszystkich umiejętności, jakie tylko są, a później z
dostępnej puli wszystkich umiejętności składa się po prostu tak zwane deki, czyli własne stworzone zestawy umiejętności, które niejako determinują styl gry, bądź nawet w niektórych przypadkach klasę. Niektórzy starają się robić tak jakby healera, inni na przykład tanka i tak dalej. O Boże, tam jest ich aż trzech. Postarajmy się jakoś ich przeżyć. Musimy ich wybić. To są ci właśnie, którzy mnie tak denerwowali, jeżeli chodzi o mój respawn. Akurat tutaj inni gracze przyszli, ale jakoś się nie wpadną do pomocy. Dobra. Położyłem ich. Nie. Dobra, wchodzimy. Pobieramy cold pack. Okej, kolejnym naszym krokiem musimy udać się do kawiarni na Arkham Avenue. Jest to dosyć blisko, a przede wszystkim po drodze, żeby oddać to zadanie. Także wędrujemy. Fajna jest ta poświata, która tak w tle jest, te takie wirki. To zadanie mamy wykonane. Oczywiście jutro, jak zacznę znowu zabawę po takiej długiej przerwie, czyli jak minie minimum 15 godzin, to te wszystkie zadania, które wykonujemy od kilku ładnych odcinków, to jest tak naprawdę jeden dzień nagrywania, cały dzień siedzenia przy The Secret World, będę w stanie wykonać je na nowo. My tymczasem doszliśmy do kafeterii. I tutaj jest sok pomarańczowy. No i dobra, mamy wszystko to, co mus potrzebował i musimy teraz włożyć mu te rzeczy do pojemnika. I tym zadaniem zakończymy ten odcinek. Trochę się w nim działo. Fabuła na razie, można powiedzieć, no nie do końca stoi w miejscu, ale zajmiemy się nią w innym czasie. Okej. Jego rzeczy zostały ułożone. Attack rating kosztem życia. Oczywiście, że tak. Kolejne rzeczy do nas spływają i jutro zajmiemy się zadaniem, które nazywa się Appetite for Destruction. Jest to zadanie, które jednocześnie odblokowuje mi w tym budynku szeryfa jedno zadanie poboczne, ale o tym, co się będzie działo w tym zadaniu, i tak dalej, dowiecie się już z następnego odcinka The Secret World, demonstracja. Dzięki, na razie i cześć.